Dzień dobry bardzo. Witamy dzisiaj Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego internetowego tech show o nazwie Co to za technika? Ja jestem Krzysztof Adamiak, a moim dzisiejszym gościem jest Pan Szymon, który reprezentuje zespół młodych informatyków z technikum zespołu szkół MEN2 w Wadowicach. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dzisiaj Pan Szymon zaprezentuje nam efekt kilkumiesięcznej pracy jego zespołu, a mianowicie tak zwany alarm za grosze. Prosimy o wstępny komentarz. Tak, alarm za grosze jest to tak naprawdę system alarmowy identyfikujący ruch z automatycznym potwierdzeniem na komórkę. Czyli oznacza to, że jak nazwa wskazuje, identyfikuje ruch i powiadamia nas o tym zdarzeniu. A powiadamia nas w jaki sposób? Jakoś jest e-mail to, czy... Jest to zwykły SMS. Powiadomienie SMS. Czyli z komputera wysyłamy SMS-y? Tak. Aha, to prosimy jakby wyjaśnienie działania tego programu. Jakieś ogólne, bo widzę. Więc tak. Cały system opiera się na najzwyklejszej kamerze internetowej. Może to być dowolna kamera jak za 10 zł, którą możemy dostać w każdym sklepie informatycznym. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników kamera bezprzewodowa pracująca na technologii Wi-Fi. I możemy również zastosować bardziej profesjonalne już kamery HD, które są no już drogie. Czyli do wykrycia ruchu wystarczy nam na przykład byle jaka kamera, na przykład taka jak to jest w laptopie. Tak, też będzie działać. Bez najmniejszego problemu. Czyli praktycznie całkowitą dowolność w doborze kamery gwarantuje nam sześcioność tak. tego programu. To jest też jedna z jego zalet. Następny elementem jest sam komputer, który przetwarza obraz. Może to być, albo nawet zalecamy użycie najzwyklejszego notebooka lub jakiegoś starego komputera, gdyż jeżeli chcemy mieć monitoring całodobowy, no zwiąże się to z kosztami energii, gdyż też komputer musi pracować 24 godziny. No tak, ale to wystarczy chyba jakiś najtańszy netbook czy laptop z Biedronki choćby, tak. Z byle jakiego sklepu. Byleby tylko Windows zastartował. No, wiadomo. Dobra. Następnym elementem jest sam program, który identyfikuje ruch. A jak się ten program w ogóle nazywa? Jest to program Jawcam, który po wpisaniu w Google bez problemu możemy pobrać ze strony. Zresztą wszystkie... Aha, to jest jakaś płatna strona, czy to jest... To jest, darmowe, czy jakie? To jest bezpłatny program na licencji GNU.pl. I jedyne jakie są opłaty, jest to nasza tylko wolna wola. Gdyż możemy wpłacić pieniądze na walkę z rakiem, ale to nie jest obowiązkowe. A, czyli takie charytatywne, tak. Kogoś nutuje sumienie. Charytatywny cel. No i następnym elementem jest wysyłanie e-maila, z którego następnie przekazywany jest SMS na nasz telefon o powiadomieniu wiadomości. Czyli e-mail idzie skąd? E-mail jest wysyłany przez program. Aha, czyli e-mail idzie z programu. Tak. A potem mamy wysłanie do telefonu, tak? Tak, za pośrednictwem poczty. Czyli z serwerów poczty. Tak. A to jakaś konkretna poczta, czy dowolna? Szukaliśmy długi czas odpowiedniej poczty i najlepsza okazała się poczta WP.pl, gdyż za niewielkie pieniądze umożliwia nam wysłanie teoretycznie dużej ilości, bo aż nawet 10 czy 20 SMS-ów za praktycznie 5 zł. Aha. A na start może dostajemy jakieś danowe? Tak, na start dostajemy jakieś 10 wiadomości darmowych. Potem to już kolejne 5 wiadomości kosztuje złoty 23 z VAT-em, a następne wiadomości, no to im więcej, tym drożej, wiadomo. Jaki czas jest takiej reakcji tego systemy. Zaraz powiem. Od zdjęcia do dostania SMS-a na telefon. Od zdjęcia do dostania SMS-a mija maksymalnie 30 sekund. A czy było jakoś mierzone w różnych warunkach? Tak, mierzyliśmy to. Jedna osoba była w drugim pokoju, a jeszcze inna osoba była na przykład 10 km w innej miejscowości dalej. I też dostała po tym samym czasie. Aha, czyli ogólnie przestrzeność jest oraz jednoraki czas. Tak, niezależnie od odległości. Byle był tylko był zasięg, oczywiście. Oczywiście. To bardzo ciekawe. Czyli jest to koncepcja alarmu, który może być w każdym domu praktycznie. I każdy może sobie założyć. Nie musi wykładać mnóstwo kasy na założenie kosztownego monitoringu.
To było właśnie główne nasze założenie, żeby nie inwestować 4000 w profesjonalny alarm, tylko możemy sami sobie zrobić, wiadomo, za cenę kamery i SMS-ów, które dostajemy na poczcie. Czyli można by sobie ustawić na przykład przy drzwiach głównych i ich zostawić sobie do ochrony. Na przy drzwiach głównych, przy bramie. Możemy go stosować nawet jako niańkę dla dziecka, gdy rodzice są na drugim końcu domu i mogą nie usłyszeć płaczu dziecka. A, czy jakby się poruszyło, czy zaczęło by... Tak. Chciało wyjść, tak? Tak. Aha. To bardzo ciekawe. A może przeprowadzone były jakieś testy skuteczności tego? Pierwszy. Mam tutaj ze sobą filmik, w którym jest pokazany pierwszy test kamery, pierwszy udany, który już jest efektem całej tej naszej wielomiesięcznej pracy. Pierwszy udany mamy rozumieć, że pierwszy po złożeniu tego w całość sprawy, tak, czy w ogóle wyszedł test? Pierwszy po złożeniu w całości, przetestowaniu każdego elementu z osobna, no złożeniu i przetestowaniu jako jedną całość. Aha, dobrze, to zobaczmy. Przygodnijmy się temu interfejsowi może tego programu. Może pan zaprezentować? Jeszcze. Program nosi nazwę Jawcam. Tak jak już wspominałem, jest dostępny w internecie. Nie ma z tym, nie ma większego problemu z pobraniem. Tak, zaczynamy od kliknięcia w górnym pasku w okno i zaznaczamy detekcję ruchu. W tym miejscu jest zawarte całe sedno działania alarmu. Czyli cały panel sterujący tym wykrywaniem ruchu, tak? Mamy do wyboru opcję Save File, czyli zapisanie pliku. Może to być zdjęcie lub plik tekstowy z datą i godziną zdarzenia. Możemy również załadować wcześniej stworzone pliki na serwer FTP. Czyli możemy mieć jakby chmurę z tymi plikami, tak? Czyli to możemy sobie pobrać z każdego miejsca. Tak. Może to być wysłane na nasz prywatny serwer lub nawet na serwery policji. Aha, czyli jakby uaktywnianie tych baz danych. Tak. Send email, czyli to, na czym się opiera nasz alarm, czyli wysyłanie wiadomości e-mail na daną skrzynkę. Run exe, czyli... A czy do tego, do tych e-maili trzeba mieć jakiś osobny e-mail, żeby to wysłać w ogóle, czy jak to działa? Możemy użyć nawet naszej prywatnej poczty. To jest dowolna poczta, testowaliśmy wiele różnych i działa praktycznie ze wszystkim. Aha, to bardzo dobrze, to bardzo wygodne w sumie. Tak, nie musimy... Owszem, wymaga to posiadania dwóch kont, z czego jedno musi być na poczcie WP.pl, ale... Wszystko działa. Czyli jedno konto posiada. Jedno konto to jest nasz prywatny e-mail. Tak. Lub... A drugie to jest ten WP, tak? Tak. Następną opcją jest run exe, czyli uruchamianie jakiegoś pliku wykonywalnego exe. Może to być, nie wiem, nawet plik z muzyką, czy możemy nawet grę odpalić w ten sposób. I play sound. Tutaj to jest tego używamy jako wskaźnik, że program zadziałał, ale możemy ustawić inny dźwięk, tylko że musi być niestety w rozszerzeniu WMV. A, no to przekalibrować tylko i przekonwertować, okay. Będzie OK. Tak. To jest sedno naszego programu. Całe to okno. Aha, a jak jeszcze możemy podłączyć do tego programu kamerę? Bo widzę, że na razie nic nie mamy. Kamerę w tym przypadku mamy wbudowaną, wystarczy ją tylko wykryć. Możemy podłączyć kamerę na USB
lub przez kamerę, przez sieć Wi-Fi. Mhm. To ostatnie jest najwygodniejszym działaniem, gdyż możemy mieć komputer w innym budynku, a monitorować zupełnie inny budynek, jeżeli tylko sieć Wi-Fi nam na to pozwala. A, czyli to jest tylko od zasięgu. Tak. To bardzo dobrze. Czyli znaczy przestronność. Dobrze, to skoro już Pan nam objaśnił interfejs, to jeszcze może Pan nam pokazać, gdzie się tą kamerę podłącza. Znowu w górnym pasku wchodzimy w ustawienia i mamy opcję wykryj kamery. Ustawienia IP kamera, czyli to jest nasza kamera internetowa. Tutaj mamy wbudowaną kamerę. Lub żadna, tak? No, żadna, albo tutaj jeszcze, jeżeli mamy... W zależności ile mamy kamer podłączonych, tak, to tyle się pojawi. Możemy mieć wszystkie porty zajęte, porty USB zajęte. Tak, możemy wybrać jaką chcemy. Tak. Dobrze, czyli to wszechstronne praktycznie. A teraz może niech Pan nam pokaże ten serwer WP. No, z przyczyn oczywistych nie będę wchodził na, logował się na swoją pocztę, dlatego przygotowałem screen z ekranu. Aha. Po zalogowaniu musimy ustawić tak zwane powiadomienia. To jest znowu w górnym pasku wchodzimy w opcję, wybieramy trzecią opcję ustawienia, a następnie przed ostatnią powiadomienia. Aha. Tutaj jest konfigurowane powiadomienia, które dostaniemy na nasz telefon. Wpisujemy numer telefonu, wysyłamy, dostajemy potwierdzenie na telefon, przepisujemy kod, który dostaliśmy. Mamy aktualizowany, tak? Numer? Tak, zatwierdzenie i prawie jesteśmy gotowi do działania. Ale został jeszcze nam jeden krok, czyli konfiguracja tak zwanych filtrów. A, żeby nam nie wysłało coś do powiadomienia. Dokładnie. Dokładnie. Ustawiamy temat i co jest zawarte w wiadomości, od kogo dostaliśmy wiadomość. Możemy ustawić różne filtry. Mhm. Tylko tak, żeby się zgadzało z tym, z tą pocztą, z której jest wysyłana wiadomość. Czyli tutaj w filtrze ustawiamy sobie, co ma wykrywać, jeśli dobrze widzę. A też wiadomość, która przychodzi na WP, ustawiamy gdzie? Ustawiamy w programie. W programie. Znowu wchodzimy w to samo ustawienia, okno, detekcja ruchu. Send email, zaznaczamy settings. I tutaj mamy wszystko ustawione. W polu message jest treść. Ta wiadomość. No, jak ktoś zna troszkę angielski, to na pewno sobie poradzi. Dobrze. Tu jest ustawiane. Widzę, tu mamy obydwa e-maile, tak? Tak. Subject, czyli temat wiadomości. Aha. To też jest warte ustawienia. Musi być taki sam, najlepiej kopiuj wklej. Czyli praktycznie konfiguracja jest bardzo prosta tego serwera. Szczegóły są zawarte w instrukcji, którą otrzymałem Państwo wraz z tą dystrybucją. Nie ma z tym większego problemu. Każdy by sobie poradził. Tak, to skoro już wiemy, jak na poczcie konfigurować, to może pokażę Pan zastosowanie tego. Jak jest wybrane. Ustawmy tutaj na detekcję ruchu. Teraz uruchomię program, przesuwając rękę przed obiektywem. Aha. No tak. No. To wszystko program się odpalił i po chwili powinniśmy otrzymać wiadomość. Tak jak mówiłem, to powinno trwać maksymalnie 30 sekund. Mhm. No już pan proszę. No i pięknie. Można? Proszę bardzo. Mhm. Dobrze. Tak, praktycznie tej wiadomości może być całkowicie dowolna. Tak. Byleby, nie sprawdzaliśmy maksymalnej długości, ale... Czyli, jeżeli ktoś szuka jakiegoś taniego systemu alarmowego,
który powinien spełnić podstawowe elementy, to praktycznie to jest bardzo dobra opcja. Jeżeli ktoś tego szuka, powinien wpisać sobie ja w CAM i ściągnąć to wszystko. Czy ta instrukcja jest razem z tym programem? Tak, jest wraz z tym programem zapisana, skompresowana w pliku z rozszerzeniem RAR, które no, wymaga dekompresji i instalacja, przeczytanie instrukcji i... Czyli praktycznie konfiguracja całego programu nie powinna zająć więcej niż 15 minut. Dokładnie. A każdy sobie z tym poradzi? Choćby każdy, nawet... każdy. Próbowaliśmy to dać 10-letniemu chłopcowi, który lubi się bawić komputerami, nie zajęło mu to 15 minut. Aha, a jakby ktoś na przykład 60-letnia osoba, która nie miała styczności z komputerem? Może zająć trochę więcej czasu. Z niewielką pomocą dorosłego zajmie to 20 minut. Aha, czyli wszechstronność, łatwość instalacji oraz zasięg, można powiedzieć, na cały kraj, czy może ogólnoświatowy nawet. Bo w sumie telefonie komórkowe mamy wszędzie. Teoretycznie powinno działać na... w całej Europie albo nawet na całym świecie, no ale z przyczyn technicznych nie próbowaliśmy tego poza granicami Polski. No przecież, ale na terenie, w Polsce na pewno. Na terenie całej Polski bez problemu. Dobrze, czyli podsumowując. Alarm, zwany potocznie alarm za grosze, jest bardzo dobrą alternatywą dla drogich systemów alarmowych. Nie trzeba wyrzucać pieniędzy w błoto, jeżeli nie potrzebujemy całkowicie drogich kamer CCTV. Więc naprawdę, dziękujemy. To bardzo dobry efekt Waszej pracy. Na fakt. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Do widzenia.